Niektórzy miłośnicy łyżew odliczają już dni do pierwszego przejazdu i zazwyczaj raciborskie lodowisko czynne jest od początku grudnia każdego roku. Tym razem z niezależnych od jego gospodarzy przyczyn ten termin został przesunięty. Chociaż lodowisko Piastor w Raciborzu zwykle otwierane jest w pierwszy weekend grudnia, a rok temu ruszyło nawet 29 listopada, to obecnie nie może jeszcze zaprosić raciborzan w swoje zamarznięte progi. Uszkodzeniu uległa maszyna, urządzenie mrożące lodowisko jest to... Taka fachowa nazwa, jest to wymiennik płaszczowo-rurowy, który odpowiedzialny jest za mrożenie lodowiska. Niestety podczas mrożenia, kiedy już rozpoczęliśmy ten proces mrożenia lodowiska po około 2,5 godziny pracy, to urządzenie przestało funkcjonować. Urządzenie to zostało zamontowane na obiekcie w 2004 roku, a z jego dokumentacji wynika, że gruntowny remont powinien zostać przeprowadzony po latach 15. Niestety wymienić je trzeba nieco wcześniej. Czekamy na, na to urządzenie. Pozostałe maszyny, które w, tym, w tej maszynowni chłodniczej pracują, są dobre. Na szczęście żadne oleje czy, czy, czy glikol się nie dostały w tamte urządzenia, więc nie zostało nic zalane. Nic więcej nie trzeba na chwilę obecną wymieniać. Tak więc czekamy na. Przyjazd tego urządzenia z Włoch i, i myślę, że zamontujemy i przed świętami zdążymy uruchomić lodowisko. Chociaż w dużej mierze zależy to od pogody, to w Bożu chętnych do przejażdżki na lodzie nie brakuje, zwłaszcza, że lekcji dla początkujących również. Mamy takie zajęcia co roku przewidziane w weekendy dla najmłodszych, co prawda, dla dzieci i młodzieży, którzy, którzy nie potrafią jeździć. Zawsze w soboty i w niedzielę taki instruktor przez godzinę, półtorej, czasu, e, półtorej godziny czasu poświęca tym dzieciom. I uczy ich jeździć na łyżwach. To jest w cenie, czy to jak to osobność? Tak jest. Te zajęcia są w cenie wejścia na lodowisko. Jak udało nam się dowiedzieć, w Polsce takiego sprzętu odpowiedzialnego zamrożenie się nie produkuje, dlatego jest on sprowadzany z zagranicy, co przekłada się na czas jego oczekiwania.